Drodzy, rozważamy już od dłuższego czasu, z przerwami oczywiście, temat budowania jedni drugich. I poruszyliśmy już wiele, wiele kwestii. Działamy w oparciu o książkę Genegeca, który napisał na ten temat rozważania biblijne. I chcemy też przyglądnąć się, jak kościół, zdrowy kościół powinien funkcjonować, jak my powinniśmy funkcjonować. I na koniec chciałbym dać taki, takie małe rozmyślanie, refleksję, gdzie będziemy musieli pewne, na pewne rzeczy sobie odpowiedzieć, jak widzimy siebie, jak widzimy zbór, jak widzimy kościół. Oczywiście to na końcu jeszcze parę szczegółów na ten temat powiem. Kościół, Kościół, czyli zgromadzenie ludzi wierzących w Chrystusa, odrodzonych, zrodzonych z Ducha Bożego i z Bożego Słowa, jest Bożym planem, jest czymś szczególnym na tej ziemi, jest częścią Bożego Królestwa i to jest wielka łaska i wielka, wielkie wyróżnienie, kiedy Ty i ja możemy należeć do Kościoła Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że Chrystus umiłował Kościół. Umiłował aż na śmierć. Czyli to nie jest tylko jakieś tam coś przelotnego, ale Jezus oddał życie za nas, abyśmy mogli stać się Jego Kościołem, Jego zgromadzeniem, Jego ciałem, jak mówi Boże Słowo. I mówiliśmy, i czy mówimy na podstawie Bożego Słowa, że, że jesteśmy członkami, Jedni drugich, że powinniśmy jako członki jedni drugich też okazywać sobie wzajemną braterską miłość. Powinno być wiele, wiele takiej zdrowej, zdrowego ciepła jedni wobec drugich. Bo kiedy jest braterskość, to jest to właściwe podejście, właściwe ciepło. Mówiliśmy też o tym, że powinniśmy być gotowi przyjmować siebie nawzajem. Jedni są mocni w wierze, jedni słabsi, jedni mają takie przekonania, inni trochę inne. Ale jeżeli te przekonania, które mamy, nie są w Bożym Słowie określone grzechem, to też nie powinniśmy się ani wywyższać, ani też osądzać jedni drugich. Po prostu mamy siebie przyjmować. Nie wdając się, że tak powiem, w spór między sobą. Jeżeli jeden uważa, że powinien tak zrobić, tego mu nie wolno, a ty wiesz, że w świetle Bożego Słowa tobie wolno i możesz, to tutaj nie powinno być konfliktu. Powinniśmy umieć siebie nawzajem zaakceptować w Bożej miłości. Dlatego jest mowa o tym, że powinniśmy przyjmować jedni drugich. Ja są to, to, to jest tragiczne, ale że w Kościele dochodzi do podziałów, do walk o rzeczy kompletnie nieistotne, tak bardzo drugorzędne. I ludzie są gotowi wytoczyć chrześcijanie jedni wobec drugich największe działa i w ten sposób jest zniszczone ciało Kościół Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto niszczy Kościół, tego zniszczy Bóg. To niszczy świątynię Pana, tego niszczy, zniszczy Bóg. A więc mamy też szanować siebie nawzajem, mamy cenić siebie nawzajem. I to nie ma być na zasadzie coś proforma, ale rzeczywiście powinniśmy w sobie budować taki właściwy szacunek jeden wobec drugiego. No bo przecież każdy z nas jest cudem w sensie stworzenia. Ale też w sensie nowego stworzenia. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale też jesteśmy zrodzeni do życia z Bogiem, i w każdym z nas jest Chrystus. Amen. W każdym z nas. Więcej, w każdym, Może nie więcej, ale, ale także trzeba dodać do tego, że mamy wszyscy ducha Chrystusowego. A więc mamy mieć ten szacunek i to właściwe spojrzenie na siebie. Powinniśmy też dbać i to jest pewien wysiłek i trud i czujność, żeby zachowywać jedność, żeby nie było schizmy, podziałów, grup, grupeczek w zborze, taka jedna grupa wzajemnej adoracji, druga grupa i, i, a te grupy jakoś nie mogą się z sobą nawzajem po prostu porozumieć. Takie rzeczy są niezdrowe. Takie dzielenie się w kościele wierzących jest niezdrowe. Powinniśmy traktować jednakowo siebie we właściwy sposób jedni wobec drugi. Mówiliśmy też, że to pojęcie to słowo jedni, drugi, które jest kilkadziesiąt razy użyte odnośnie kościoła w Nowym Testamencie, mówi, że też powinniśmy, jeśli trzeba napominać jedni drugich. Jeszcze w następnej lekcji więcej na ten temat będę, będę mówił, ale to jest też nasza powinność wobec siebie, nasza troska o siebie, o siebie nawzajem. Powiedzieliśmy też o tym, że powinniśmy pozdrawiać siebie nawzajem. Co do formy, to dana społeczność też uzależniona jest kulturowo i musimy wybrać tą naj, najlepszą formę, aby praktykować to pozdrawianie się, pozdrawianie się nawzajem. Teraz rozpocząłem i mówiłem poprzednim razem o tym, abyśmy, że wezwani jesteśmy do tego, aby służyć jedni drugim. Galacjan 5:13 bo to ten tekst rozważaliśmy, mówi, bo Wy do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. A więc kwestia służenia sobie nawzajem nie jest taką. Czymś, co mogę, a nie muszę robić w kościele Jezusa Chrystusa. W ogóle każda z tych kwestii nie jest na zasadzie mogę, nie muszę. Jesteśmy wezwani, aby te wszystkie dziedziny, które dotyczą naszych relacji między sobą, wzajemnych, były przez nas zrozumiane i praktykowane najlepiej, jak potrafimy, bo wtedy dopiero. Wypełniamy ten zamiar głowy Kościoła Jezusa Chrystusa odnośnie swojego, swojego kościoła, odnośnie swojego ciała. Tak więc nie traktujmy tego na zasadzie jakiejś opcjonalności, no jest czy sposobności, ale coś, co jest nam nakazane, do czego zostaliśmy wezwani, jako ci, którzy swoje życie. Powierzyli Jezusowi Chrystusowi. A więc służenie jedni drugim w miłości jest poleceniem Pana, jest wezwaniem i poleceniem Pana. Mówiliśmy i mówiłem, że czym, ta, czym jest ta wolność? Powiedzieliśmy, zaczynając od, od pewnej negacji, że wolność, którą, którą mamy w Chrystusie którą on nam daje, bo przecież w tej wolności mamy, tak to jest napisane, w tej wolności mamy nie pobłażać ciału i służyć sobie nawzajem. Ta wolność nie jest wolnością do tego, aby grzeszyć. I odnośnie tego, tej kwestii porusza apostoł Paweł nie tylko w liście do Galacjan, ale w liście do Rzymian, kiedy pisze w szóstym rozdziale: Czy, czy mam więcej grzeszyć, aby łaska jeszcze bardziej obfitowała? Powiecie, znaleźli się tacy, którzy czytając Pismo Święte, ale nie mając Ducha Bożego, nie mając pokornego serca i otwartego, próbowali i próbują usprawiedliwić swoją grzeszność i bezbożność. Powstawały nawet różnego rodzaju sekty, które w tym brylowały. Im więcej grzeszysz, albo inaczej, im więcej chcesz mieć, chcesz mieć łaski, to musisz więcej zgrzeszyć. Ale Słowo Boże nigdzie na ten temat w taki sposób nie mówi. Paweł mówi: Przenigdy, przenigdy nie wolno nam nad wykorzystywać łaski bożej dla swoich grzesznych pragnień, dla tego, co Bogu się nie podoba. I tak samo w liście do Galacjan mówi apostoł Paweł, że pod pozorem wolności, którą mamy w Chrystusie obecnie, absolutnie ta wolność nie jest wolnością do grzeszenia. Pamiętacie, wspominałem też listy Tusa, gdzie mowa jest o łasce Bożej, która uczy nas, wychowuje nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, ale pobożnie, wstrzemięźliwie na tym, świecie, na tym świecie żyli. Druga rzecz dotycząca wolności, bo jako ludzie zadajemy sobie pytanie, i wszyscy walczą o wolność. I mylą wolność z samowolą. Prawda? Ale tak naprawdę nikt z nas nie jest tak wolny, żeby nie był uzależniony od kogoś czy od czegoś. Moja wolność jest ograniczona Twoją wolnością i nawzajem. Ale przede wszystkim też jest Bóg, który, który określa wszelkie zasady. I, I ta wolność, którą daje Bóg, jest wolnością od czegoś do czegoś. Jestem wolny. Chrystusie i muszę właściwie rozumieć, na czym ta wolność polega. Nie jest to wolność do grzeszenia, nie jest to wolność do samowoli, bo nie jest to też wolność, Słowo Boże wyraźnie o tym mówi, od naszej starej grzesznej natury. Stary człowiek został przybity do krzyża, ale ciągle borykamy się z naszą własną cielesnością, starą naturą. Słowo Boże nazywa to pod pojęciem starej grzesznej natury używa takiego słowa sargs, ciało oznaczające te wszelkie negatywne, złe skłonności naszego ciała, naszej dosłownie cielesności, bo skąd gdzieś tam nagle, nawet w wierzących ludziach, odzywa się zazdrość albo gniew, albo niecierpliwość. A przecież sami przyłapujemy się na tym, że mamy z tym nieraz problem, prawda? I, i pa, Słowo Boże nazywa to cielesnością, starą naturą. I dopóki jesteśmy w tym ciele, ciągle będzie ta walka pomiędzy duchem i ciałem, pomiędzy tym nowym życiem, które mamy od Boga, a naszą cielesnością. To się wszystko skończy. Kiedy nasze ciało rozsypie się w proch i otrzymamy nowe, uwielbione ciała i już nie będzie żadnego problemu. Wtedy dopełni się Twoje i moje zbawienie. Całkowicie. Teraz jest zbawiony, mam udział, oczywiście cały jestem, jesteś, jestem zbawiony, jesteśmy zbawieni, ale ta cielesność, dlatego jest powiedziane, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale Twój duch. Jeśli jest zrodzony z ducha Bożego i Słowa Bożego, już jest w relacji i społeczności z Bogiem. I w naszym duchu, Bóg, Duch Boży, Bóg kontaktuje się z nami poprzez naszego ducha. Nasza dusza wymaga uświęcenia, przemiany, czyli Twoje i moje myślenie i zrozumienie prawd Bożych. To jest proces. I tutaj w naszej duszy odbywa się cały proces uświęcenia Bożego człowieka. W duchu jestem narodzony, doskonały. Ale moja dusza, mój sposób myślenia, moja wola, moje emocje wymagają uświęcenia, przemiany i to jest proces na całe życie. Jeżeli pozwolę Duchowi Bożemu i Słowu Bożemu we mnie rządzić, będę miał zwycięstwo. Ale jeżeli nie, jeżeli będę gdzieś tam negował, czy też nie słuchał tego, co Bóg mówi, to ciało, ta stara natura, będzie chciała wziąć górę nad moim życiem, będzie tłamsić i dusić to nowe duchowe życie, które w nas jest. Dlatego Słowo Boże dzieli, dzieli w ogóle ludzi. Na dwie kategorie, tych zmysłowych, którzy kompletnie nie mają zrozumienia odnośnie spraw Bożych, posługują się tylko zmysłami, ale też na chrześcijan, na odrodzonych ludzi, a tych z kolei pismo dzieli na dwie grupy: cieleśni i duchowi. Ci, którzy żyją według ciała, pomimo że są Bożymi dziećmi, i ci, którzy żyją według ducha, mają zwycięstwo i pozwalają, że że to nowe życie i duch Boży i słowo Boże dają im zwycięstwo nad grzechem. Dlatego Jan pisze w swoim pierwszym liście, że ci, którzy narodzili się z Boga, nie grzeszą. To moglibyśmy to odnieść, bo przecież nie ma człowieka, nawet chrześcijanina, który by nie popełniał grzechu, nie upadał. Ale tam chodzi o to, nie trwają w grzechach. I im więcej w tobie i we mnie jest tego. Oddania i pozwolenia, żeby Słowo Boże i Duch Boży w nas władały, to im więcej jest tego zwracania uwagi na prowadzenie Ducha i Słowa, będzie coraz mniej upadków i grzechów w naszym życiu. Bo tak Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, tak apostoł Paweł naucza. Czy nie wiecie, że stary Wasz człowiek został przybity do grzechu i grzech nad Wami już nie będzie? Panował, ale mówi też, mówi też bardzo wyraźnie: Tam mówi, wiedząc to. Później on mówi o tym, żebyśmy nie tylko wiedzieli o tym, ale postępowali według tego, co, co wiemy. Ja, ja szybko spróbuję tutaj przypomnieć, bo to są takie bardzo ważne trzy kwestie. Mamy wiedzieć, że stary nasz człowiek został ukrzyżowany? Mamy zaliczyć siebie do umarłych dla grzechu, a później. Popatrzcie to jest do nas, którzy zostali zrodzeni z ducha. Mam wiedzieć, że wraz z Chrystusem na krzyżu, mój stary człowiek został ukrzyżowany. Więcej, patrząc na siebie samego, musisz zaliczyć, dosłownie, tam jest słowo zaliczyć zaliczaj się do od tej pory, kiedy oddałeś życie Chrystusowe, zaliczaj się jako ten, który umarł dla grzechu. Już więcej nie żyjemy dla grzechu. Ale jest trzeci krok bardzo ważny, tam w tym liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, kiedy Paweł y, y, mówi, przeto teraz, wiedząc, zaliczając siebie jako umarłych dla grzechu, oddawajcie swoje członki na oręż sprawiedliwości, a nie grzechowi, bo już dla grzechu umarliśmy. A więc jesteś wolny, jestem wolny, aby teraz żyć według ducha. Żyć w taki sposób, aby podobać się Bogu, i w tej wolności mamy służyć sobie nawzajem. Nie jest to wolność do grzeszenia, nie jest to uwolnienie od pozbycia się zupełnie naszej starej natury, naszej cielesności, bo ona nam będzie towarzyszyć, aż do naszej, aż do naszej śmierci fizycznej. Ale też. Po trzecie, jest to wolność, którą mamy w Chrystusie. Jestem uwolniony od grzechu, od sądu Bożego, od potępienia. Jesteśmy uwolnieni i uwolnieni zostaliśmy do tego, abyśmy służyli Bogu i służyli sobie nawzajem. Tak jak żeśmy tutaj czytali. Inaczej mówiąc, mam być tym, który staje się niewolnikiem, sługą dla. Brata i siostry w kościele Jezusa Chrystusa. I to jest taki, taki ciekawy dylemat, bo jak to jest być wolnym, a zarazem stać się niewolnikiem? To są paradoksy. Ale zwróćcie uwagę, że Królestwo Boże jest pełne paradoksów. Jeśli ktoś chce być wywyższony, co ma zrobić? Ma się uniżyć. Kto chce być pierwszy? Niech będzie ostatni, prawda? Pełno paradoksów. Jeśli ktoś chce być wolny, to niech stanie się niewolnikiem Chrystusa. Popatrzcie, my działamy, ten świat działa zupełnie w inny sposób, ale Królestwo Boże działa totalnie przeciwnie. Dlatego też Słowo Boże nas wzywa do tego, żebyśmy nie oddawali złem. Za złe. Czasami jest to bardzo trudno oddać dobrem za złe. Ale jednak Królestwo Boże ma zupełnie inne prawa, a Wy do wolności zostaliście powołani każdy z nas, każde Boże dziecko do tej, i w tej wolności mamy stać i mamy chodzić. Jest to wolność od tego, abyśmy nie działali tak jak ten świat. Jak ciało nas tutaj mobilizuje, prawda? Jak ci ktoś. Coś zrobił, to mu oddaj. Tak samo. Ale zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. A więc jestem wolny, a zarazem jestem sługą. Dosłownie użyte to jest. I apostoł Paweł siebie tak nazywa w liście do Rzymian, w liście do Galacjan. Na samym początku, kiedy pisze list, nazywa siebie Dulos, niewolnik Chrystusa. Tu może być przetłumaczone sługa Chrystusa, ale to słowo dulos oznacza i niewolnika, i sługę. Ktoś, kto zdecydował się zrezygnować, jakby z realizacji swojej własnej woli i oddaje się komuś w niewolę. Wiecie, że chrześcijanie są oddani w niewolę Chrystusowi. Myśmy się oddali dobrowolnie, w niewolę Chrystusowi. Dlatego sprawa zbawienia to nie jest sprawa tego typu, że no mam przyjaciela Jezusa. Masz. Oczywiście, że masz. Że Jezus staje się Twoim przyjacielem, ale to jest tylko jedna część po drugiej stronie wiedz o tym, że On jest Panem, Twoim Panem. I to nie jest tak, że On dzisiaj jest Panem, jutro już nie będzie, a później Ci się zachce, to On znowu uznasz Go za Pana. Na tym polega nawrócenie, że człowiek oddaje się dobrowolnie w posłuszeństwo Chrystusowi i uznaje w nim swojego pana, nie tylko jako zbawiciela, ale pana. Jezus jest moim panem. I to jest ciekawa rzecz, Paweł pisze na temat darów ducha świętego. Nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest panem, jak tylko w duchu świętym. I tutaj nie chodzi o to, że moje usta coś wypowiedzą, bo to łatwo jest powiedzieć: Jezus jest Panem. Jezus mówi wielu, powie: Panie, Panie. Nie o takie coś chodzi. Chodzi o to, że Ty w swoim sercu, ja w swoim sercu, tak naprawdę do cała moja istota uznała, że On jest moim i Twoim Panem. I należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Dlatego, że On jest Panem, On mówi, że mamy sobie nawzajem służyć, będąc wolnymi w Chrystusie, wolnymi od panowania grzechu już, panowania diabła w naszym życiu, panowania śmierci i ciemności w naszym życiu. Jesteś uwolniony w Chrystusie, aby teraz służyć. Nie, aby Ciebie obsługiwano. Ale abyśmy służyli sobie nawzajem, troszczyli się o siebie nawzajem. Pan Jezus mówi takie słowa: Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Wiecie, tak się nieraz się męczyłem z tym, jak to zaprzeć się samego siebie. Ja rozumiem. I wziąć krzyż swój czy to nie jest jedno i to samo? I tak wczoraj znowu na ten temat rozmyślałem, tak i dzisiaj i tak usiadłem Podzielę się z wami takim moim tutaj odkryciem i spostrzeżeniem. Szkoda, że jakoś to tak wyraźnie. Ale tak jakoś to mnie do, do, do mnie dotarło. Jezus mówi, jeśli mówi do każdego z nas, jeśli chcesz iść za Jezusem. On mówi do Ciebie i do mnie, jeśli chcesz iść za Nim, musisz coś zrobić. Po pierwsze, zaprzeć się samego siebie. Nie możesz iść za Jezusem, nie możesz być chrześcijaninem, bo słowo chrześcijanin pochodzi, to jest zwolennik drogi pańskiej. To jest ktoś, kto idzie i naśladuje Jezusa, i nie możesz być Jego uczniem, czyli nie możesz być chrześcijaninem, jeśli nie zaprzesz się samego siebie. Inaczej mówiąc, jeśli nie abdykuje Twoje ja i na tronie Twojego serca nie usiądzie Chrystus. To jest nawrócenie. Już nie ja, ale Chrystus. On zasiada teraz na tronie mojego życia. Ja mu oddaję pełnię władzy nad swoim życiem. Zapieram się samego siebie. Już nie to, co ja chcę, co mnie się podoba, co ja bym wybrał. Oto od tej chwili ja pytam, Panie, co Tobie się podoba? Gdzie chcesz, żebym szedł? Co chcesz, żebym robił? Jeśli chcę być chrześcijaninem, jeśli chcę być zbawionym człowiekiem, jeśli chcę iść za Zbawicielem i moim Panem Jezusem, Chrystusem, nie mam wyboru, bo jeśli się siebie nie zaprę, jeśli będę próbował zachować swoje życie dla siebie, Jezus mówi: Umrzesz, zginiesz na wieki. A więc. Jezus mówi, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze i weźmie swój krzyż. Mówię, panie, przecież twój krzyż jest jeden. Ale tu nie jest mowa o krzyżu Jezusa. Śmierć Jezusa na krzyżu była jednorazowa, doskonała, wystarczająca, nie ma żadnych powtórzeń, uzupełnień. Amen. Jest wyjątkowa, odkupięcia. Zbawiająca każdego, który zaufa w to, że Chrystus spłacił na krzyżu Twoje i moje długi. Wykupił nas przez swoją przelaną krew. Ale tu jest mowa nie o krzyżu Jezusa i weźmie swój krzyż. Swój krzyż. Wiecie, krzyż to jest miejsce hańby. To jest miejsce odrzucenia. To jest miejsce pogardy, to jest miejsce śmierci. Nie da się iść za Chrystusem. Nie da się być uczniem Chrystusa i naśladowcą Chrystusa, jeśli nie jestem gotowy wziąć swojego krzyża pogardy, odrzucenia ze względu na Jezusa Chrystusa. Amen. Nie da się. Przychodzi taki moment, kiedy mówisz: Oddałem życie Chrystusowi, i będziesz poddany próbie i naciskom, aby się wyprzeć Chrystusa, albo będziesz odrzucony przez tych, którzy nie umiłowali Chrystusa. Będziesz prześladowany i musisz wtedy jasno wziąć swój krzyż i powiedzieć: Ja jestem gotów nieść odrzucenie, pogardę. A nawet śmierć fizyczną ze względu na Chrystusa. Myślę, że to może są jeszcze inne, ten, ale myślę, że to jest ten mój krzyż, który muszę wziąć. Każdy odrodzony człowiek musi to wziąć. Bo każdy odrodzony człowiek. Prędzej czy później jest poddany weryfikacji. Jego wiara jest wypróbowana. Czy On naprawdę chce iść za Jezusem? Przyznaje się do Chrystusa bez względu na koszt. A więc jeśli chcesz iść za Nim, będąc wolny, muszę się zaprzeć. Muszę wziąć krzyż i kolejną rzecz, i muszę Go naśladować. Staje się uczniem Chrystusa. Wiecie, nawrócenie to jest początek. To jest dopiero początek. Później jest cały proces dojrzewania, dorastania do wymiaru Chrystusa. Chcę być jak Jezus. To jest pragnienie Bożego Dziecka. Nie jak wujek, jak ciotka. Nie jak ten idol, jak tamten. Chrześcijanin ma jedno największe pragnienie. Ja chcę być podobny do Jezusa. Prawda? I nikt nam o tym nie mówił. Kiedy stałeś się Bożym dzieckiem w naturalny sposób, chcesz się podobać Bogu i chcesz być podobny do Jezusa. Oto Chrystus jest w nas, ale nasza dusza potrzebuje dorastać, dojrzewać do tych wymiarów. Kiedy mówię nasza dusza, mam na myśli naszą wolę, nasze uczucia i nasze zrozumienie, nasz sposób myślenia. To wymaga ciągle przemiany na ten obraz Chrystusa. Bo kto by chciał duszę swoją zachować? Jeśli ją stracę dla Chrystusa, to ją zachowa. Ale jeżeli będę starał się ją zachować od Chrystusa to jest wyraźnie, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze i tak dalej. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, czyli zachować od tego poddania się Chrystusowi, od uznania Chrystusa jako Pana, utracisz ją. Na wieki. Na wieki. I nie polega to na tym, że możesz mówić do Jezusa, Panie, Panie, i powoływać się wiele razy i wymieniać Jego imię. Bo to na Bogu nie robi żadnego wrażenia. Chodzi o to, czy żyję w taki sposób, aby wypełniać Jego wolę i czy jestem w Jego woli. A kto utraci duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, ten ją zachowa. Dla mnie i dla Ewangelii. Wierzący, którzy pragnie doświadczać prawdziwej wolności w Chrystusie. Musi swoje życie całkowicie poświęcić Chrystusowi. Brzmi to paradoksalnie, ale odkrywamy, że prawdziwą wolność doświadczamy tylko wtedy, gdy nasze życie przekazujemy całkowicie w ręce Jezusa. Amen? Tylko wtedy jestem wolny, kiedy jestem poddany Chrystusowi. On udziela nam prawdziwej wolności. I Paweł zna to doskonale. Był niewolnikiem grzechu, nienawiści, prześladował imię Jezus, i został ułaskawiony i wolny, i dobrowolnie poddał się całkowicie w niewolę Chrystusa. I zwróćcie uwagę, że my oddajemy się dobrowolnie, świadomie w niewolę Chrystusowi. Nie jesteśmy do tego zmuszeni. Bóg Jezus nikogo do tego nie zmusza. On wzywa: jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz być wolny to przekaż wszystko, całe swoje serce, swoje życie Chrystusowi. Pamiętam po moim nawróceniu czasy komunizmu, czasy haseł i na transparencie było napisane nasze myśli, czyny i coś tam jeszcze, partii, tak, serca partii. Ja wtedy chyba do ZMS-u się zapisałem, tuż przed nawróceniem. Mówię absolutnie nie zgadzam się z tym. Moje serce, myśli i czyny od tej chwili należą do Chrystusa. Wolność. A relacje, stosunki między nami powinny, i po, pomiędzy Bożymi dziećmi powinny być właściwe. Apostoł Paweł w tym liście do Galacjan, jeżeli macie. Ja tu wziąłem sobie dwie Biblię warszawską, bo warszawskie jest tam dokładniej to oddane, tak jak jest w tekście oryginalnym. W list do Galacy, no, go nagotworzymy, drodzy, bo wy do wolności zostaliście powołani. Tak, apostoł Paweł tam mówi 5:13. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim. Popatrzcie, w tym piątym rozdziale, do, prawie że do końca tego rozdziału, pięciokrotnie Paweł mówi o tym, jedni drugich, jak, jak mamy sobie służyć. I tutaj w Wierszu 15 mówi tak. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, Baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Czyli popatrzcie, w kościele Jezusa Chrystusa, kiedy bierze górę cielesność, ciało, stara natura, oto dzieci Boże, chrześcijanie, mogą zachowywać się nie jak dzieci Boże. Nie są naśladowcami Chrystusa. Dosłownie Paweł tutaj mówią, mogą wyglądać jak ci, którzy kąsają, gryzą jeden drugiego. Nie jest to fajne, nie? My chcemy, Jezus oddał życie za nas, za kościół, aby właśnie czegoś takiego nie było, i dlatego że mamy problem z cielesnością. Paweł wzywa Kościół, aby, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy sobie służyć. Nie kąsając jeden drugiego, nie gryząc, nie pożerając. No, nie wiem, co to dosłownie by miało znaczyć tak praktycznie powiem pożerać jeden drugiego, gryząc, no, gryząc, to to jeszcze możemy bardziej zrozumieć. Ale on tak dosadnie to mówi. Ale popatrzcie na sam koniec tego piątego rozdziału, wiersz 26. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc. To słowo drażniąc oznacza kogoś, kto prowokuje drugiego. Jest wyzywający brat wobec brata czy siostry, jakkolwiek, kiedy prowokujesz do czegoś, tak, żeby go zdenerwować, rozzłościć, żeby wzbudzić niewłaściwe emocje, wywyższasz się, prowokujesz go. Nie bądźmy chciwi. Próżnej chwały, a więc nie zabiegajmy o próżną, pustą, dosłownie pustą chwałę. Drażniąc siebie, wyzywając, prowokując siebie i zazdroszcząc sobie nawzajem, jedni, drugi. Żeby tego nie było wśród Was, popatrzcie na wiersz 24 i 25. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa ukrzyżowali ciało swoje, wraz z namiętnościami i rządzami. A więc, co mam robić, o co mam myśleć o sobie? Wiedz o tym, Jest stary człowiek został ukrzyżowany, Twoje ciało też. Zaliczaj się do umarłego za grzechu i oddawaj swoje członki, swój wzrok, swój język, swoje działanie, swoje ręce, nogi, oddawaj na służbę sprawiedliwości. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. I Paweł wręcz mówi, że jeżeli człowiek odrodzony, wierzący nie będzie czuwał, i nie będzie żył duchem według ducha. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale mówi w wierszu 13 i 15 mówi, że ci, którzy nie żyją według ducha, umrą, mogą umrzeć. Po prostu byli ożywieni, ale mogą mogą umrzeć. Moi drodzy, tu tak autor powiedział, psycholodzy i socjolodzy wiele czasu poświęcają nad odkrywaniem natury i znaczenia stosunków międzyludzkich i wiele może, można się od nich nauczyć, nawet jeśli nie są chrześcijanami. I powiedział taką ciekawą rzecz, pamiętajmy, że wszelka prawda pochodzi od Boga bez względu na to, kto ją odkrywa. Bóg daje objawienie w różnoraki sposób, zrozumienie pewnych rzeczy, nawet ludziom niezbawionym. Oczywiście nie znaczy to, że każdy psycholog i socjolog to jest niezbawiony. Moi drodzy, ale jedynie Biblia odkrywa przed nami i podaje nam te właściwe powody, dla których człowiek postępuje tak, jak postępuje. Często ludzie mówią: skąd tyle zła? Skąd w, w człowieku tyle zła, tyle niegodziwości? Co przychodzi nasze ludzkie wyobrażenie? Gdzie nie spojrzymy na świat, na każdy zakątek kuli ziemskiej? Jest tak ogromna nieprawość, zbrodnia, mordy. Nie tylko Druga Wojna, Pierwsza Wojna Światowa, ale Ruanda. Kambodża, Korea Północna obecnie, gdzie naród umiera dosłownie na oczach świata z głodu, dzieją się straszne rzeczy, gdzie przez 100, ile 30 czy 50 lat w Kanadzie, dzieci odbierane są Indianom, prawda? Do, traktowane w nieludzki sposób, pomimo, że oni uważają, że cywilizują te narody. Wszystko wbrew Bożemu Słowu. Tam nie ma naśladowania Chrystusa, tam nie ma zrozumienia prawdy, że Bóg jest miłością i umiłował nas nawet wtedy. Miłował nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Kiedy patrzy na Chrystusa, On patrzy na tych niezbawionych nas wszystkich, żyliśmy w naszych porządliwościach. W grzechach, w nieprawości. On patrzył na ciebie i na mnie. I mówi, to jest mój Kościół, za który ja oddaję życie. Ja ich miłuję. Oni są jeszcze brudni, oni są jeszcze tacy, jacy są, ale ja oddaję za nich życie. Ja ich miłuję. A później on przez prawdę, przez słowo, przez ducha przekonuje nas i oczyszcza nas, i czyni nas swoją oblubienicą. Haleluja. To jest niesamowite. Jeśli ktoś chce iść za mną, mówi Jezus. A więc mamy nie służyć sobie, będąc egoistycznie nastawieni, drażniąc, zazdroszcząc, szukając własnej chwały. Paweł mówi: Absolutnie nie pamiętajcie, jesteście wolni w Chrystusie i nie pozwólcie, żeby te złe. Postawy, te złe rzeczy zapanowały w waszym życiu. Abyście się nie stali tymi, którzy są pod jarzmem grzesznych nawyków, działania, uczynków ciała. Gdzie człowiek staje się niewolnikiem samego siebie, swojego ja. Popatrzcie Galacjan 5:19 19-21. On mówi to do kościoła, do wierzących. Mówi, jeżeli żyjecie według ciała, po prostu umrzecie. Jawne są uczynki ciała, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. Biblia tysiąclecia podaje bodajże gusła, wrogość, ale tam jest czary, magia. I jedno z drugim jest związane. Wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. Podobnie pisze Paweł w liście do Koryntian. Mówi, nie chcę, żebyście przestawali. Ten, który się mieni bratem, a żyje tak i tak i tak. Żyje nieporządnie. Żeby się z nim nawet nie jadali. A więc ta cała gama uczynków ciała, ta cielesność, ale dzięki niech będą Bogu, że ty i ja mamy w Chrystusie wolność od tych uczynków. One próbują się gdzieś tam odzywać w różnych momentach. I zwróćcie uwagę, że tu są i czary, o, czary to coś złego. Spirytus, okropne rzeczy. Tak, obrzydliwe rzeczy. W świetle Bożego Słowa nazwane są obrzydliwością w oczach Pana. Ale czy tak samo Bogu nie podoba się gniew i właśnie i odszczepieństwo, i pijaństwo, i obżarstwo, i zazdrość, i wrogość? To jest jakby wymienione jedno obok drugiego. Służcie jedni drugim w miłości. Będąc wolni, nie poddając się cielesności, nie poddając się tym uczynkom ciała, czy nie realizując te uczynki naszej starej natury, naszej cielesności, Paweł mówi, słuszcie sobie nawzajem w miłości. Jeżeli dostrzegasz sobie zazdrość, chęć górowania nad innym, niech to będzie taki alarm dla samego siebie. To Bogu się nie podoba. Nie będę wyzywający, nie będę zazdrosny. Muszę z tym walczyć, usunąć to, prosić Boga o pomoc. Popatrzcie, tym sposobem służenia wolności jest miłość. Boża miłość w nas, rozlana w naszych sercach przez Ducha Bożego. I popatrzcie, co towarzyszy miłości. Tam, gdzie jest miłość, jest i radość, i pokój, i cierpliwość, i uprzejmość, i dobroć, i wierność, i łagodność, i przeciwko takim nie ma zakonów. We wszelkich relacjach, przepraszam, we wszelkich relacjach w domu, w rodzinie, w kościele, to jest jakby ten poziom relacji, który powinien być. To słowo cierpliwość tutaj użyte oznacza wielkoduszność. My wiemy, jak ktoś okazuje pewną wielkoduszność, że nie traktujesz kogoś, jak mógłbyś go potraktować, ale z takim, wielką, z takim wielkim miłosierdziem. I to jest owoc ducha. W kościele, w domu, w rodzinie, abyśmy traktowali siebie w ten sposób z miłością, z radością, pokojem, z tą wielkodusznością, uprzejmością, życzliwością, czyli dobrocią, łagodnością i powściągliwością. Podsumowując wolność w Chrystusie. Nie daje nam prawa do grzeszenia, ani też nie usuwa naszej starej grzesznej natury ciała. Ponadto żaden człowiek nie jest zwolniony od odpowiedzialności względem drugich. Jego obowiązki nawet są większe, gdyż jest członkiem Bożej Rodziny. Z tego faktu wypływają prawa i przywileje. Wszyscy mamy być sługami jedni drugich, służyć jedni drugim w miłości. Odnajdujemy prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie. Nasze najgłębsze potrzeby są zaspokajane we właściwy sposób. Nie jesteśmy wykorzystywani jedni przez drugich, na tym polega prawdziwa wolność. Właśnie prawdziwa wolność jest w Chrystusie, kiedy staje się jego niewolnikiem, jego sługą. Wtedy staje się wolnym człowiekiem. To jest ciekawe, drodzy. Diabeł zniewala ludzi. Zmusza ich, jak mówi apostoł Piotr, diabeł zmusza ludzi do czynienia jego woli. Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza. Bóg wzywa, Bóg mówi, abyśmy poszli za nim, abyśmy Jemu służyli, abyśmy Jemu oddali życie, a on nas uwolni od tego zła i wpływu tego zła i złego na nasze życie. Ale nadal jesteś wolny, będąc w Chrystusie, nadal jesteś wolny. Czy mu służyć, czy nie. Czy go naśladować czy nie, czy go słuchać czy nie. Kiedy jest człowiek grzeszny pod wpływem sił ciemności, nie ma tej wolności, ale w Chrystusie masz tą wolność. Rozumiecie? Zgadzacie się ze mną? To jest wolność. Chrystus uwolnił mnie, zbawił, oczyścił i teraz mówi: Możesz mi służyć. Przedtem nie mogłem, nie miałem siły, nie miałem mocy, nie byłem czysty, ale teraz mogę. Ale ciągle mogę powiedzieć Jezusowi nie. Ciągle mogę pójść inną drogą. Oczywiście z pełnymi konsekwencjami. Kto mówi do mnie, panie, panie, a nie czyni tego, co mówię, nie będzie oglądał Bożego Królestwa.